Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was, moi drodzy, w kolejnej recenzji nowego okrętu i tym razem zajmiemy się włoskim Napoli, czyli krążownikiem tieru 10, który już jest dostępny za węgiel oraz za dublony, czy tym też jest dostępny po prostu w sklepie premium, także witamy na tierze 10, jeżeli ktoś chce, to od razu może wskoczyć. Bardzo okazyjna cena, tam w okolicach 400 zł, także no to są takie, wiecie, dwa razy nie kupicie browara, raz fajek i będzie. No nie no, nie żartujmy aż tak brzydko. Piwo nie może być takie drogie, ale wracajmy do okrętu. Będę sobie tutaj omawiał w międzyczasie pokazywania Wam tej bitwy parametry okrętu i będziemy jakoś tam ten okręt sobie tutaj oceniać. Niestety na powtórkach nie wiem, czemu wyłącza mi się tryb interfejsu alternatywnego, ale nie jest to jakiś problem w oglądaniu. Także ja powolutku sobie przejdę do omawiania parametrów okrętu. Jak na tier 10, to zasięg mamy tutaj nie aż taki tam porywający. Mamy 16,3 km. Jeżeli mamy tutaj założony moduł na przeładowanie, to przeładowanie wynosi 16, przepraszam, bez modułu wynosi 15,6, a jeżeli mamy moduł na przeładowanie, to spada on nam do 13,7 sekundy. Także jak na 9 dział, to wydaje mi się, że mogło być troszeczkę lepiej. Ale warto wziąć pod uwagę tutaj kaliber tych dział. Oto tutaj mamy, moi drodzy, 254. Także Napoli to jest po prostu wielki kolejny wielki krążownik. Co więcej, Sigma. To jest dosyć istotna sprawa, bo Sigma na tym okręcie wynosi 2,15, także dosyć wysoko. Rozrzut mógłby być trochę mniejszy. Mamy 166 metrów horyzontalnie, 158 wertykalnie, także blisko. I to jest włoski krążownik, który aż tak bardzo typowym włoskim krążownikiem nie jest, ze względu na to, że nie posiada amunicji przeciwpancerno-odłamkowej. Mamy tutaj standardowy zestaw, czyli burzaczki i pepance. Burzaczki mają szansę na podpalenie w wysokości 17%, oczywiście mając założony perk na 1%, czyli bazowo to wynosi procent 16. Możemy dołożyć jeszcze szmaty i będzie kolejny procent, czy 2 nawet, przepraszam, 2%. Robi się 19% szansy na podpalenie. Jeżeli chodzi o pociski przeciwpancerne, no kaliber jest duży, więc penetracja będzie wysoka. Ja sobie tutaj przygotowałem już podkładkę. W okolicach 12 km penetracja z tych dział wynosi 350 mm około. Także to jest dosyć przyzwoity wynik. Z Wenecją za bardzo nie ma co tego porównywać, bo 50 mm różnicy na kalibrze to jest dosyć sporo i Wenecja w tym samym dystansie 12 km ma 254, przypomnijmy, że Napoli ma 330, a na przykład Henry, który ma 240, ma 339, więc jeżeli chodzi o artylerię, to warto porównać tutaj bardziej Napoli do Henryka niż do Wenecji, mimo że jest włoskim krążownikiem, ale kaliber jest zupełnie inny. Wybaczcie, że tutaj w tym momencie bitwy nic się nie dzieje, ale nagrywałem to jak dziś już spał i mała jest chora, także musiałem się oderwać od kompa na sekundę. Ale tak, kontynuujmy. Co mamy więcej tutaj z istotnych rzeczy na tym okręcie? Mamy dwie wyrzutnie torpedowe poczwórne. Zasięg torped wynosi 13,5 km, maksymalny damage nie jest powalający, niecałe 14 tysięcy, ale to są torpedy właśnie tego typu puści zapomnij, bo może ktoś tam przez nieuwagę w nie wpłynie i zrobimy sobie na nim jakiś damage, bo to tak przeładowuje się dosyć szybko. Chociaż nie, tutaj już nie jest aż tak szybko, 95 sekund, jeżeli nie robimy nic pod torpedy. Dosyć ciekawą sprawą jest to, że sekundarka na tym okręcie jest w miarę celna. Przypomnijmy w miarę, bo w tym momencie pancerniki w zasadzie nie mają żadnego perka pod sekundarkę. Jedynie jakieś tam pojedyncze, które zwiększają chyba, tak, skracają nam przeładowanie artylerii głównej. Ale na celność na krążowniku nie mamy absolutnie nic. I rozrzut sekundarki wynosi 182 mm. Przepraszam, 182 metry dla uzbrojenia obu typów. Mamy tutaj 4x352 i 6x290 mm. I ta sekundarka, moi drodzy, strzela nam z amunicji przeciwpancerno-odłamkowej, także tutaj możemy jej używać. Jeżeli chodzi o kamuflaż, wymaksowany, podkreślam, wymaksowany z perkiem i z ulepszeniem, wynosi 10,3. To jest bardzo dobry kamuflaż. Wykrywalność z powietrza to jest 7,8. Fajnie by było jeszcze... Aha, w dymie... Wykrywalni jesteśmy z 8,75 km, tam 8,7 km, jeżeli strzelamy sobie z dymu, a ten dym tutaj na pokładzie posiadamy, więc czasem warto z niego skorzystać i w odpowiednim momencie zrobić zwrot w stronę przeciwnika, który liczył będzie na to, że my będziemy uciekać w tym dymie, po prostu podchodzimy bliżej, albo torpedujemy, albo wykorzystujemy pepance. Więc
tak, jeżeli się to przedstawia, jeżeli chodzi o parametry. Jeszcze pula HP to jest 59200. Czas trwania pożarów to jest 30 sekund, o dziwo. Nie mamy na razie tutaj zwiększenia, mimo że to jest wielki krążownik. Czas trwania zalań wynosi 40 sekund. I to chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o parametry, no bo tutaj nie będę się roztrząsał za bardzo już nad innymi drobnymi rzeczami. Pelotka, moi drodzy, jest taka, że jak przyleci sobie dziesiątka, to i tak na nas rzuci, oczywiście coś straci, tak jak w zasadzie jak w przypadku większości okrętów. To wszystko zależy od tego, kto operuje po drugiej stronie tym lotniskowcem, jak dużo flaków zje. Ale gdyby mnie ktoś zapytał, czy to jest okręt, który samodzielnie będzie wyciągał bitwy, powiem szczerze, że no, do wyciągania bitew to on się raczej nie nadaje, bo tutaj troszeczkę tego arsenału brakuje. Troszkę bym tutaj skrócił ten reload, nie wiem, 12 sekund, 11 sekund, żeby było. To by było jeszcze tak w miarę przyzwoicie na 9 dział, ale no 13 sekund z zamontowanym ulepszeniem na reload to jest sporo. Przypomnijmy, że bez tego ulepszenia przeładowanie wynosi 15,6 sekundy, także dosyć sporo, dosyć długo to ładuje. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to tak jak już wspomniałem wcześniej, mamy taki sam kroczący dym jak na wszystkich włoskich krążownikach. Mamy tutaj naprawkę, mamy grupę naprawczą oraz fightera, którego niestety na nic innego zamienić nie możemy. Gdybyśmy założyli sobie tutaj, moi drodzy, ulepszenie na zasięg, to będziemy mogli strzelać na dystans 18,9 km. To jest wydaje mi się bardzo dużo jak na taki okręt. Tym bardziej, że mamy do dyspozycji jeszcze włoskiego kapitana, który również zwiększa nam zasięg strzału po zdobyciu fraga. Także wydaje mi się, że lepiej wziąć tego kapitana i po prostu zainwestować tutaj w przeładowanie niż w zasięg. No chyba, że tego kapitana nie macie, wtedy musicie się zastanowić, co wolicie. Czy szybciej nieco strzelać, czy strzelać na większe odległości. Jeżeli chodzi o przygotowanie okrętu do bitwy, to ja powiem wam tak, ulepszenia, u mnie jak to wygląda. Na pierwszym slocie ulepszenie uzbrojenia głównego, na drugim slocie kontrola uszkodzeń, na trzecim slocie celowanie, na czwartym slocie ulepszenie do skrócenia czasu osiągnięcia maksymalnej prędkości, bo mi się teraz spodobał system gry, w którym ja często hamuję i często ruszam, zmieniam prędkość. I to dosyć mocno utrudnia przeciwnikom trafienie. Wcześniej tak za bardzo nie grałem, ale teraz jakoś mi się to spodobało i w tego typu właśnie ulepszenie mam zamontowane. Na slocie 5 standardowo kamuflaż i na slocie 6, tak jak już tutaj omawialiśmy sobie, albo bierzemy reload, jeżeli mamy włoskiego kapitana tego specjalnego i możemy zejść do 13,7, przy czym zasięg zwiększy nam zabicie, znaczy zatopienie przeciwnika. Ewentualnie możemy standardowo założyć sobie zasięg i mieć te 18 z groszem na zasięg. Więc tak, jeżeli chodzi o perki, to wam pokażę na koniec. I teraz pojawia się kwestia tego, jak ten okręt ocenić, czy warto go kupić. Oczywiście za węgiel, bo raczej nie biorę pod uwagę tego, że jesteście w stanie wydać tyle pieniędzy na okręt, który można mieć za darmo. Więc czy warto wydać na niego węgiel? Powiem wam szczerze, to jest przyzwoity okręt. Tutaj nie ma jakichś szczególnych fajerwerków, nie ma hydro, nie ma boosta do reloadu, nie ma jakichś tam cudów. Torpedki mamy takie, no ale wiecie, no jak torpeda osiąga, ile ona tu ma prędkości? 56 węzłów, no to niektóre okręty pływają szybciej. No to, te torpedy będą bardzo sytuacyjne i bardzo mało użyteczne, biorąc pod uwagę też to, że wykrywalność tych torped to jest 1,1 km. Przy takiej prędkości to czas reakcji wynosi 7,6 sekundy, także no jest chwila, żeby to wyminąć. I powiem wam szczerze, gdyby mnie ktoś zapytał, czy warto wziąć Napoli, czy na przykład coś innego. W tym momencie mamy do wyboru chyba jeszcze Yoshino. Ja osobiście byłbym bardziej za Yoshino, bo mi się chyba tamten styl gry bardziej pasuje niż to, co tutaj prezentuje ten okręt. Tam mamy większy zasięg bazowo, jesteśmy spokojni, torpedy mamy o dosyć długim zasięgu, mamy też te torpedy nieco szybsze niż tutaj, także będą nieco bardziej użyteczne. Więc gdyby mnie ktoś zapytał, czy Yoshino, czy Napoli, powiedziałbym Yoshino. Gdyby się ktoś zastanawiał tylko nad wyborem Napoli, czy warto go kupić, powiem szczerze, to jest przyzwoity okręt, nie ma się za bardzo do czego przyczepić, może poza tym reloadem oczywiście, ale gdyby mnie ktoś zapytał, czy go wziąć, powiem, no, można wziąć. Na pewno nie jest to okręt, który będzie dupę urywał, ale to też nie jest taki okręt, na który nie będziecie w stanie wykręcić fajnego wyniku, bo on sobie będzie radził. Przyzwoity, w miarę zbalansowany, fajny okręt, ale że no właśnie nie urywa dupy niczym szczególnym, to muszę wam tutaj zaproponować maksymalnie, jeżeli chodzi o ocenę. Wydaje mi się, że takie 6,5. Żeby więcej, to trzeba było jednak trochę tych bajerów na pokładzie mieć, albo lepszy reload, albo jeszcze lepsze kamo, albo jakieś szybsze torpedy. No coś przydałoby się mieć więcej tutaj, żeby ten okręt jakoś tam się obronił. Ale wydaje mi się, że 6,5 to jest przyzwoita ocena dla tego okrętu, bo on sam w sobie też jest przyzwoity. Także jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy go sobie sprawić, to
Na pewno jak go kupicie, nie będziecie żałować. To nie jest okręt, którego zakupu żałować będziecie po kilku bitwach, ale nie jest to też okręt, który będzie wam sam te bitwy wygrywał, więc musicie wziąć to pod uwagę przy zakupie. Nie jest to typowy samograj, tylko wymaga jednak troszeczkę tutaj odpowiedniej rozgrywki na tym okręcie. No i pozostaje nam obejrzeć chyba już teraz resztę bitwy, bo tutaj już na temat okrętu wiele wam nie powiem. Wszystko, co możecie sobie zobaczyć, to będzie dostępne na stronie WoWCFT. Wszystkie parametry ja wam tutaj jeszcze zaprezentuję, tylko swój build na kapitana, ale to za chwileczkę, jak się ta bitwa skończy. Ona tu już długo nie potrwa, bo to są już ostatnie moje chwile, mimo tego, że pasek HP niemal pełny. I korzystając jeszcze z okazji tej, że nagrywam materiał akurat dziś i dziś go puszczę, to powiem wam, że w niedługiej przyszłości będzie organizowany mój stream urodzinowy i będzie do wygrania kilka okrętów. Jeszcze nie wiem, w jakiej formie to będzie do wygrania, czy po prostu będę rozdawał to na giveawayu, czy będę to jakoś komplikował, żebyście bardziej się zaangażowali w tego streama, ale dam wam znać i będzie do wygrania kilka okrętów premium. Także zaproszę was na Twitcha. Oczywiście szczegóły podam bliżej, jak już wszystko zaplanuję, bo u mnie z czasem ostatnio jest dosyć krucho, także zaprezentuję wam tutaj jeszcze za chwilę perki kapitańskie na tym okręcie i będziemy mogli sobie spokojnie zakończyć materiał. Ocena, jak wspomniałem, 6,5, przyzwoity okręt, warty zakupu, na pewno nie będziecie żałować, ale nie jest to samograj, który wam sam bitwę wyciągnie, także weźcie pod uwagę, wydając na niego węgiel. Nie wydawajcie, broń Boże, pieniędzy, bo to nie jest... Jeszcze ciekawostka a propos pieniędzy, bo ta informacja może być już upubliczniona. Wiecie, dlaczego Wargaming zdecydował się na sprzedaż tego okrętu za dublony i bezpośrednio w sklepie premium? Bo jako uzasadnienie WG podało, że... No, widzicie, drugi frag z sekundarki, mimo że nic tutaj nie ma. WG podało w uzasadnieniu, że kiedy ARP Yamato było dostępne do kupienia za pieniążki, czy tam nie pamiętam, za dublony, czy bezpośrednio w sklepie, to tylko 1500 osób na wszystkich serwerach Wargamingu kupiło ARP Yamato. To było 1500 osób, które miały w porcie minimum tier 8. Więc pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tiery niższe, czy tam maksimum tier 8, musiałem dokładnie doczytać. W każdym razie chodzi o te 1500 osób. I WG stwierdziło, że w sumie no, w dupie poziom gry i tak leży i kwiczy, więc nie zaszkodzi, jak jeszcze 1500 osób kolejne kupi na przykład sobie Yoshino, więc powiem wam szczerze, że tłumaczenie raczej średnie, wiele osób się raczej nie skusi na wydanie takiej kasy na okręt w jednej grze, gdzie w tej cenie można mieć okrętów, znaczy przepraszam, inną grę zupełnie full opcji niż jeden okręt do gry, w którą gracie od dawna, chyba że od niedawna. I tak wygląda build, jeżeli chodzi o kapitana. Obrót dział, zmiana pocisków i ostatni bastion tutaj, cel priorytetowy, pirotechnik 1% do podpalenia, nadzorca, adrenalina, mistrz działunowy to się nazywa ten perk, no ten, który nam tutaj skraca reload, jeżeli wykryje się ktoś w naszym zasięgu wykrywalności. I o 10% skrócenie naszej wykrywalności, także tak wygląda build na ten okręt. Powtarzam, ocenę 6,5 można kupić, ale nie spodziewajcie się jakichś szczególnych fajerwerków. Przyzwoita, porządna, w miarę dobrze zbalansowana jednostka. Rzadko takie się ostatnio pojawiają, ale warto to zaznaczyć. 6,5, dzięki, do usłyszenia i na razie.